Mój adwokat jest lamusem. Nie tym razem. Niedaleko pada jabłko od jabłoni. Dziękuję. Tak jak i twój były, Ewa. No dokładnie, masz rację. Ręce do góry i proszę podejść. A szczerze mówiąc, nie dziwię się, że panią zostawił, jak tak patrzę na panią. Aster. Trochę zakuwam cyk. Co to znaczy zakuwam cyk? Co ty jesteś, magik? A jak? Dobrze, nie obchodzi mnie, czy jesteś magik, czy nie. Ja zaraz magicznie ciebie zdegraduję. Dobra. Degraduję. Czytam pani zarzuty. Porwanie oraz nielegalna broń klasy pierwszej. Jest to 20 lat i 17 tysięcy. Mhm. Kurwa, Kinga mi zczerpę, nie? A co z tym policjantem? Czemu my nie jedziemy na konwój? Przecież konwój 20 lat, to gdzie za konwój? Za mało lat, pani. No ale ja chcę z nimi jechać. Z kim? Ja z nimi nie pojedzę, bo tu mamy customowy konwój. No przecież miał być konwój, no! Ale proszę pani, my jedziemy na wycieczkę. Konwój nie w tą stronę. Konwój nie w tą stronę. Słyszałam, jak gadaliście o konwoju. No właśnie. Ja podejść tutaj. I cyk! Witam cię, funkcjaruszko drugiego stopnia, już nie trzeciego, degradacja. Cyk, degradacja. Super. Chyba, że się nauczysz. To jeszcze do pierwszego albo w ogóle. To jeszcze jakiś awans i pyk. No ty na pewno nie dostaniesz awansu. Jaki nasz funkcjonariusz, który molestował mnie seksualnie w szpitalu. Prosiłbym tutaj o trochę na pewno nie teraz. Spiszenie tutaj. Zdaję blachę. Brawo 19, potrzebuję transport na moją pozycję. Dobry moment. Mógłby mi ktoś odpowiedzieć? No zdawaj sobie blachę, kobieta. Lukas, szybko przyjeżdżaj po mnie. Problem jest. Bo cały czas dymy, cyki, kurcze. Zamiast coś odegrać. No, potrzebuję transport. Pan. Pani ordynator mnie goni. Wszystkich jedy. Gotowy? Zbiegam w 9 ulicę. Peter? Ja. Kocham cię. Peter? Co wy, kurwa? Przytul mnie. Peter? Zgniłem się. Co ty tu robisz, Peter? Nie wiem co to. O mój Boże. Postanowiłem, że wrócę do moich przyjaciół, bo nie mogłem się odnaleźć. Ostatnio byłem w psychiatryku i udało mi się uciec na całe szczęście. I weź tam kurwa w ścianę. Ty zaraz pisałeś. Żeby tak szybko nie stawali po tej zerze. O! Nie macie na 18 sekund, nie? Mogą cię wyjąć, mogą brangusy jak uciekać, nie wiem, bo coś. Mogą cię wyjąć elegancko, mogą mieć elegancko odebrane, nie? Odegrane. Da radę dodać napis zemdlałeś? No to już. Może jakiś technik, nie? Freshix. Jednie! Ale urwał! Ale to było dobre! Ale urwał, a tylko trochę było! Uważaj! Odejdź! Odejdź! Uwaga, bo ty wierniecie! Urwie następnym! O Jezu! A Jezus Maria! A jej, ale go otłukują dzisiaj! Co się dzieje? Na glebę już! Na glebę! Zatrzymaj się, na glebę już! Stój! Na glebę! Tu nie możesz mi nic zrobić! Panie, to jest szpital. No ale chcemy kolegę, kurwa, wziąć. Nie, ja się po... Ja się po... Serio! Ale... Czy ty rozumiesz, że my jesteśmy ciągle w tej sytuacji wszyscy razem, że my byliśmy opatrywani? Ja nie wiem, w jakiej sytuacji jesteście, bo przyjechałem. Dobra, po prostu pal wroty. Naprawdę, ja się poddaję, jedziemy stąd. Jezu, to już jak macie nie, to jest... Nie, to nie, no. Gdzie Dorian? Ja nie wiem, kurwa, coś się ta! Jestem glebę, ciekawy, kto nie będzie wiedział. Na glebę! A silny też musiał wrócić i od razu, kurwa, syf, strzelaniny w szpitalach. Czy ty rozty razem? A ona też, on też musi drzeć tą pizdę, kurwa, i weź się, spotka się taki, kurwa, jeden z taką Kingą i będą się na siebie drzeć, kurwa, we dwójkę ich wyrzucę. Boże, buli.
Nie denerwuje, nie? No, naprawdę. No ale... jedno i drugie się zachować nie potrafi. Ale weź kurwa nie rage'uj. Rage'uję, bo to już mnie szlak trafia. No ale kurwa ty. Ale nie, sam... ty rage'ujesz, bo ci za głową coś krzyczy. On już tu siedzi 20 minut, a ja dalej nie za wiem, co ja się robi. Pytam, za co 75 lat? Za jakie, za co? Za co 75? Za co się pytam, żadna pierwsza. Za co? Mordy jedzie. Za co 75 nic? Nie wmówicie mu. Nie wmówicie mu 75. Adwokata chce. Funkcjonariusz mi, ja poproszę pani. Jasne, bo... Bunt! Strajkujemy! Strajk! Aaa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 
pyska dostałeś? O, git. Ale to do... Tylko. A może pani coś tam się dzieje, co? W spodniach? Może pani tam coś wibruje, dlatego co pani się tak... Ma dziać? Tak, pani... Widziałem kiedyś takie na Pornolu. Co się, kurde, aktywowało na smartfonie. Może panią podniecam? Ja tam nie oglądam. Nie. Tak, jestem przystojny, ja wiem, ja wiem. Ale spokojnie. Kasku, pan siedzisz, to nie wiem. Ja tam wolę swojego męża. Proszę bardzo. Do widzenia. Zajebał, ty! Ujeziu! O! Stoj! Nie ruszaj się! No mam go! Rej! Weź, halo, Karolin. No. Pojeździ se Porsche, ja no, wychodzę. Już się naprawię. Ja Dobra. W Warszawie nie jest tak łatwo znaleźć osoby co? Potrzebującej osoby bezdomnej. Okej. Okay. To jakiegoś mam zajebistego farta. Dzień dobry. Coś jeszcze u pani kupimy? Tak, pani, która sprzedaje jakieś te, na pewno jest bezdomna. Boże święty, to ja muszę mieć jakiegoś kozackiego fuksa, że do mnie podchodzą i proszą o jakiś grosz na jedzenie. Ja muszę po prostu być jakimś radarem bezdomnych w takim razie w tej Warszawie. Proszę o nierozkuwanie tego pana, pan zakuje go jeszcze raz, no co pan robi? Agresywnego pana rozkuwasz? Nie dam się, oszalałeś? Nie dam się! Ła, combo breaker mi robi, combo breaker mi robi. Do nieuzbrojonego będziesz strzelał? Dawaj, strzel do nieuzbrojonego! Nie strzelisz, nie masz takiego prawa, do nieuzbrojonego jak nie strzelisz. To zaraz nie masz psy. Jesteś pewny? Musi ktoś zamknąć, bo mi cele nie działają. Nie masz psychy! Jeszcze raz! Co? Do nieuzbrojonego strzelisz? Nie strzelisz do nieuzbrojonego, nie strzelisz! Nie pozwoli ci trzymać go na muszce? Nie pozwoli ci sumienie. Co to za strzały na komendzie odbiór? Co?! Nie ma żadnego radiowozu pod strzałem. No to już będzie na pewno koło setki. Co tu się znowu dzieje? Co się stało, że ja na strzała zginąłem? No, scenariusze są w ogóle... Zajmie się ktoś mną, halo. Chwileczkę. Jakbyś mógł Jacob tak tyłeczkiem do mnie się nie odwracać, bardzo bym podziękowała, bo tak na tej... Przepraszam. Niekomfortowo. Pani ordynator mi wyciągnie kija z dupy. Dlaczego, jeżeli mówisz, że tak było, nie uciekłeś od razu stamtąd? No i tamten nie uszanował, już słyszy pani, co się z nim stało, nie? Jak ty to zrobiłeś? Słucham? Tak, bo pana kolega chciał uciec. Ja teraz pana przeszukam. Ja bym był taki zły chłopak, a pani by nie miała...